Parabolem będącą wykresem funkcji kwadratowej f od x równa się x kwadrat plus 7 przesunięto o wektor w o dwóch takich samych współrzędnych, także odległość wierzchołka otrzymanej paraboli od początku układów współrzędnych jest równa 5. Musimy obliczyć współrzędne tego wektora przesunięcia. Żeby to zrobić, to narysujemy sobie rysunek poglądowy, żeby się lepiej zorientować w sytuacji, narysujemy naszą parabolę. Ona będzie miała wierzchołek położony na osi Y. W siódemce ramiona skierowane do góry. To jest wykres funkcji f od x równa się x kwadrat plus 7. No i teraz zastanawiamy się, jak przesunąć ten wykres paraboli, aby nasz wierzchołek trafił w taki punkt, który będzie w odległości 5 od początku układów współrzędnych. No, pierwsze, co może przyjść na myśl, to że wystarczy go przesunąć o dwie jednostki w dół i rzeczywiście wtedy wierzchołek trafiłby tu w piątkę, czyli mielibyśmy odległość 5, ale tak zrobić nie możemy, bo nasz wektor przesunięcia ma być w postaci tt, czyli współrzędna x xowa ma być równa współrzędnej y. -owej. Czyli jeżeli y by się zmieniła o minus 2, to xowa też musiałaby się zmienić o minus 2, czyli trafilibyśmy w jakiś taki punkt. No i nie wiadomo do końca, czy on byłby w odległości 5 od 0. Żeby to ustalić, to musimy rozpatrzyć przypadek ogólny, czyli krótko mówiąc wyznaczymy jednocześnie wszystkie wektory, które są tutaj możliwe, po przesunięciu o które nasz wierzchołek trafi w punkt odległy o5 od początku układów współrzędnych, na początku zaznaczając wszystkie punkty odległe o 5 od początku układów współrzędnych. Oczywiście one będą leżały na okręgu który będzie miał promień 5 i środek w początku układów współrzędnych, czyli to będzie promień przechodzący przez te, to będzie okrąg przechodzący przez te punkty, mniej więcej taki. A teraz musimy się zastanowić, jak mogą wyglądać wektory, te których szukamy, czyli które mają takie same współrzędne. Skoro to jest współrzędna xowa, a to jest współrzędna yowa, no to możemy napisać, że współrzędna y musi być równa współrzędnej xowej. A to by sugerowało, że nasz wektor musi leżeć na prostej y równa się x, tylko oczywiście przesuniętej o 7 jednostek do góry, aby miał punkt zaczepienia w tym punkcie. Czyli ten nasz wektor musiałby leżeć na takiej prostej. y to się równa x plus 7. No, ewentualnie jeszcze mógłby, pytanie, właśnie, czy mógłby leżeć na takiej prostej. No chyba nie, bo jeżeli by leżał na takiej prostej, no to wówczas jeżeli byśmy o, wzięli taki wektor, no to on będzie miał dodatnie przesunięcie po osi x, a ujemne po osi y, czyli tak być nie może. No w końcu ten przypadek to jest y, to się równa minus x, czyli nie bierzemy go pod uwagę. Zatem jedynie na tej prostej mogą leżeć nasze wektory i tutaj rzeczywiście, jeżeli zmienimy swoje położenie o dwie jednostki w prawo, to również pójdziemy o dwie jednostki do góry. Na przykład. No i tak samo w lewą stronę, U nas właśnie ta lewa strona będzie interesowała i w szczególności te dwa punkty przecięcia, o ile będą dwa, być może będzie jeden, być może ta prosta będzie styczna, być może nie będzie w ogóle i wtedy nie będziemy mieli rozwiązania do zadania, ale jeżeli będą dwa, no to o, tutaj będziemy mieli jeden wektor taki, a drugi będzie dłuższy. No i oczywiście to przesunięcie będzie miało o tyle jednostek najpierw w dół, a potem tyle jednostek w lewo. Co odpowiada tutaj współrzędnej tego punktu? Może nazwijmy ją x, no i wtedy mielibyśmy ten wektor w. Zapiszmy takiej postaci, że współrzędna xowa. to byłoby to x, a y też byłoby x. No i oczywiście tutaj x jest liczbą ujemną. To spróbujmy wyznaczyć tego x. -a. Musimy rozwiązać układ dwóch równań: równanie tej prostej i równanie okręgu. Zapiszmy równanie prostej, y to się równa x plus 7 i równanie okręgu x kwadrat plus y kwadrat równa się promień do kwadratu, 5 do kwadratu, czyli 25. No i rozwiązujemy taki układ. Możemy w drugim równaniu pod y wstawić x plus 7, czyli będziemy mieli x kwadrat plus kwadrat z x plus 7, to x kwadrat plus 14x plus 49, to się równa 25. Wszystko przenosimy na jedną stronę i porządkujemy. 2x kwadrat plus 14x plus... 24 równa się 0, można jeszcze podzielić przez 2, wyjdzie x kwadrat plus 7x plus 12 równa się 0. No i tu łatwo znaleźć postać iloczynową. Będzie to x plus 3 razy x plus 4 równa się 0. Iloczyn tych liczb daje 12, a suma daje 7. Czyli mamy dwa rozwiązania: albo x jest równe minus 3, albo x jest równe minus 4. No i to nam bezpośrednio wyznacza oba wektory. Jeden wektor w ma współrzędne. Minus 3, minus 3, lub drugi wektor w ma współrzędne minus 4, minus 4. Spójrzmy na nasz rysunek. Jeżeli pójdziemy o minus 3 jednostki w dół i minus 3 w lewo, trafimy w ten punkt i to będzie współrzędna 4, tak? Y wtedy wyjdzie równe 4, gdzie mamy wzór na y, tutaj y równa się minus 3 plus 7 4, no a w drugim przypadku dla minus czwórki wyjdzie y równe 3. No i rzeczywiście 3 i 4, jeżeli weźmiemy kwadraty tych liczb i sumujemy, to będzie 9,16,25, czyli będziemy leżeli na tym okręgu. Czyli ten wektor to jest ten wektor, a ten dłuższy wektor to będzie ten wektor. Zatem takie dwie odpowiedzi mamy do tego zadania.